Wydawnictwo Świętego Pawła ma nową siedzibę we Lwowie. 19 września biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa dokonał poświęcenia nowej siedziby ojców paulistów we Lwowie. Wydarzenie rozpoczęło się ze mszy świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Edward Kawa. Po mszy świętej nastąpiło błogosławieństwo i poświęcenie pomieszczeń, w których będzie pracować redakcja wydawnictwa ojców paulistów. Należy ono do Lwowskiej Wspólnoty Towarzystwa Świętego Pawła, a swoją działalność w Ukrainie ojcowie rozpoczęli w 2016 roku. Dziś jest to niewielka, ale bardzo efektywna kadra profesjonalistów. Projektanci, redaktorzy, korektorzy, a także tłumacze i pracownik sklepu internetowego. To wydarzenie dość symboliczne, ponieważ mimo trudnego czasu możemy się cieszyć z rozwoju działalności wydawniczej ojców paulistów w Ukrainie. Dzisiaj dla nas, dla naszego wydawnictwa jest ważny dzień, ponieważ poszerzamy przestrzeń naszej redakcji. Chodzi o to, że nasze wydawnictwo, które działa od roku 2016 tutaj we Lwowie, mieści się na terenie naszego klasztoru, klasztoru ojców paulistów, bo jest wydawnictwem prowadzonym przez Zgromadzenie Paulistów. I dzisiaj otwieramy nowe biura wydawnicze. Jest to związane z tym, że no, wydawnictwo się rozwija. Ja się cieszę z tego faktu, że w Ukrainie ludzie szukają książek. I nawet teraz, w tym trudnym czasie wojny, zauważyliśmy, że książka wcale nie została gdzieś odłożona w kąt, ale książka cały czas jest poszukiwana. Boże, ja modlę za Ukrainę, Boże, modlę Tebe za Judeę, Ty ich prosty, Ty ich zasłużył.